Michał Ratajczyk z nami po ostatniej rundzie GSMP w tym roku. Wczoraj zapewnili sobie tytuł mistrza Polski. Dzisiaj w pierwszym podjeździe wyścigowym ustanowiłeś rekord trasy. Mówiliśmy o tym, że fajnie by było, żeby Cię Szymon nie doszedł. A tak naprawdę poprawiłeś jeszcze swój rekord. Także no, podwójny rekord mistrzostwa Polski. No, chyba nie można mieć lepszego weekendu. No, chcieliśmy zakończyć sezon tak jak należy. Czyli wygranymi. Bardzo się cieszę, że udało się zarówno pobić rekord, jak i wygrać ostatnią rundę, już jakby po rozstrzygnięciu, żeby nie pozostawić Waldkowi złudzeń. Więc bardzo, bardzo fajnie się to wszystko skończyło. Jestem przeszczęśliwy, jeszcze do mnie to wszystko nie dociera. Myślę, że dopiero jak wrócę do domu i chwilkę odpocznę, to dotrze. Więc przede wszystkim wielkie podziękowania dla moich partnerów i sponsorów oczywiście oraz dla całego teamu DAF Racing 7 Motorsport za fantastyczną pracę, świetną pomoc i przygotowanie po prostu perfekcyjnego auta. Powiedz mi, dzisiaj będzie jakieś świętowanie? No, dzisiaj już takie lżejsze, powrót do rzeczywistości. Ale jak to dzisiaj jutro... jest, jak ustaliśmy wczoraj, że wczoraj nie było, to dzisiaj nie może być lżej. No, wczoraj było bardzo słabe, a dzisiaj będzie lżejsze. No. Wybrnąłeś. Powiedz mi jeszcze, ty kiedyś w Warszawę? Tak, zawsze tak. Zawsze kibicuję na Barbórce. Tak, dziękuję bardzo i wracamy do Warszawy, mamy kawał drogi. Droga jest tutaj bardzo, bardzo trudna i długa, więc przyjedziemy pewnie późno w nocy. Znaczy o Barbórkę konkretnie pytałem, ale nie doprecyzowałem. Nie słyszałem o drodze. Nie, tak, nie doprecyzowałem. Co do Barbórki, tak, jedziemy jak najbardziej, tak jak zwykle oczywiście Lancerem, więc zapraszam. Trzeba tą karową wreszcie wygrać, zawsze blisko to. Będziemy się starali oczywiście, zapraszam do kibicowania, zapraszam na Barbórkę. Mam nadzieję, że na karową też się dostaniemy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Może wygramy. Dzięki bardzo. Dzięki.